Cześć! Witam na kanale Mąż przy garach. Z tej strony Krzysztof. Dzisiaj propozycja dla wszystkich miłośników naleśników, szczególnie dla takich, którzy nie przepadają za staniem przy patelni. Przygotujemy naleśniki pieczone w piekarniku, przybrane świeżymi borówkami. Tak przyrządzone naleśniki możemy podawać z dodatkiem cukru pudru, śmietany, dżemu lub czekolady. Opcji jest równie wiele, jak w przypadku tradycyjnych naleśników. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszego pieczonego naleśnika zaczynamy od produktów suchych. Do miski wsypujemy po kolei mąkę, cukier, płaską łyżeczkę soli oraz proszek do pieczenia. Wszystko dokładnie ze sobą mieszamy i odstawiamy na chwilę na bok. Teraz możemy zająć się płynami. Do mleka dodajemy rozpuszczone w mikrofali 60 g masła i wstępnie mieszamy. Następnie dodajemy do mleka 2 jajka i całość mieszamy tak długo, aż jajka całkowicie połączą się z płynem. Pełną listę składników i sposób przygotowania znajdziecie jak zawsze w linku w opisie. Nadchodzi czas na połączenie składników. Mleko wlewamy do mąki i bardzo dokładnie mieszamy. Chcemy wyrobić ciasto na całkowicie gładką masę bez grudek. A jeśli w najbliższym czasie planujecie przyjęcie, ale nie macie pomysłów na przekąski, to już śpieszę z pomocą. Wkrótce pokażę Wam świetny przepis na paszteciki na bazie bakłażana i zielonej soczewicy. Już teraz serdecznie zapraszam! Kiedy ciasto jest gotowe, przelewamy je na wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę, u mnie taka 40 na 25 cm i równo rozprowadzamy po całej powierzchni. Na wierzchu ciasta układamy nasze ulubione owoce. W moim przypadku są to borówki, ale równie dobrze sprawdzą się maliny czy truskawki. Z naszym pieczonym naleśnikiem świetnie będzie również współgrać czekolada. Tak przygotowany naleśnik trafia do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza z termoobiegiem lub 220 w funkcji góra-dół na około 15-20 minut. Po tym czasie wyciągamy blachę z piekarnika i odstawiamy na kilka minut do przestygnięcia. Lekko wystudzonego naleśnika dzielimy na 15 części i gotowe, można się częstować. Przed podaniem możemy naleśniki jeszcze posypać cukrem pudrem, udekorować bitą śmietaną lub po prostu podać z dodatkowymi owocami, nutellą czy syropem klonowym. Ilość kombinacji jest nieograniczona, jak w przypadku tradycyjnych naleśników. Myślę, że ten sposób przygotowywania naleśników będzie idealny dla osób, które uwielbiają je jeść, ale już niekoniecznie stać przy patelni i smażyć. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie są Wasze ulubione sposoby na naleśniki. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!